W takim razie bardzo miło powitać pana doktora Janusza Kucharczyka, który dzisiaj gościnnie wygłosi nam prezentację poświęconą Janowi Janowi Realista w nominalistycznej epoce kursu reformacji w średniowieczu. Żeby nie przesiąkać za bardzo, no to oddaję głos panu doktorowi. Bohaterem mojego wykładu jest Jan, no używa się spolszczenia John. Na ogół się ja przyjmuję formę Wycliffe, aczkolwiek ona jest polska, to znaczy ona jest już spolszczona, ale gdybym chciał zapisać jego nazwisko w oryginalnej formie, to byłbym w kłopocie, bo tu nie ma ustalonej formy. Właściwie każda z tych liter może być pisana na różne sposoby i zamiast tego i może być y, k jest przeważnie c, no ale tą formę ski też się używa. Tu jeszcze też bywa y i bywa drugie f, jeszcze jedno końcowe e i właściwie wszystkie możliwe kombinacje. Jakie se, w niektórych językach też się V na początku pisze i w efekcie to tam może być kilkanaście różnych wersji. To tak ostrzegam, że ktoś może znaleźć pod innym nazwiskiem. Chyba taka częstsza jest taka forma. W bibliotekach na przykład prędzej można pod tym znaleźć, ale to też nie jest jednolite. Dobrze. Dlaczego ta postać? Co konkretnie chcę tu powiedzieć? Myślę, że nie jest to postać dobrze znana nawet studentowi filozofii, myślę, wielu również nawet badaczom. Oczywiście myślę, że mediewistom na ogół tak. Niemniej myślę, że on nie weszło do kanonu naszego wyobrażenia o filozofii średniowiecznej, a myślę, że nie. W tej chwili raczej wśród znawców tematu nie ulega wątpliwości, że jest to niesprawiedliwe i na przykład w kontekście anglosaskim jest uważany za jednego z filozofów średniowiecza, jednym z najważniejszych, a na pewno późnego średniowiecza. I po tym jeszcze powiem, myślę, że się też będzie przewijać w czasie wykładu, skąd jakby jest to taka nieobecność tego myśliciela, zresztą w tej wstępnej mojej analizie tematu trochę o tym powiedziałem. Myślę, że to jeszcze wyjdzie. A myślę, że właśnie jest to osoba zasługująca na bliższe poznanie i na pewną na przyjrzenie się. I to, w jaki sposób ja tu chcę go omówić, to tu sobie zapożyczam frazę wziętą z niedawno książki, która się niedawno okazała na temat filozofii Leibnica. Jest taki podtytuł Biografia intelektualna. Myślę, że to jest bardzo dobre określenie tego, co też chciałbym tu powiedzieć. Czym się też zajmuję odnośnie właśnie Wycliffa, ponieważ często w ujęciach takich standardowych historii filozofii tworzy się pewien taki abstrakt poglądów jakiegoś filozofa, które być może nigdy nie istniały. Po prostu są pewnym streszczeniem książek, które napisał w wieku lat 20 i 60 i 40 i być może nigdy przez ani moment nie miał właśnie takich poglądów. W przypadku Wycliffa tym bardziej, myślę, trzeba rozróżniać epoki, bo jego sposób pisania, styl, tematyka się różniła, zachowując pewną ciągłość, ale jak miałem powiedzieć, co on uważał i o czym pisał, to bym jednak musiał zapytać kiedy. I to wtedy będzie precyzyjniejsze. I właśnie, ponieważ oczywiście jak wielu myślicieli średniowiecza, zarówno filozofem, jak teologiem, to nie jest dziwne. Niemniej myślę, że ten teologiczny i filozoficzny aspekt jego twórczości jakby uległy trochę rozerwaniu. I za swoich czasów był ceniony przede wszystkim jako filozof. Znany jako filozof, jako teolog naraził się na pewne potępienie, o tym też powiemy. Jako filozof był ceniony jeszcze dosyć długo. I
Później to się odwróciło. To znaczy, jego filozofia odeszła w cień, a podkreślano głównie jego teologię, i to w kontekście takim anachronicznym, no z jego perspektywy, mianowicie jako prekursora reformacji, co jest jakoś uzasadnione, ale nie ułatwia zrozumienia jego poglądów w oryginalnej jego formie, bo czyta się to przez pryzmat już późniejszej teologii. I żeby go zrozumieć właśnie w tym kontekście XIV wieku, myślę, że warto nie rozrywać jego filozofii i teologii. I tak się na ogół też robi, aczkolwiek tu są pewne napięcia. I właśnie, jako prekursor reformacji, przyszedł bardziej do wyobraźni historyków i tak był na ogół rozpatrywany jeszcze długo. Na przełomie XIX-XX wieku był taki brytyjski historyk filozofii, wydawca polskiego pochodzenia, to właściwie był Polak, ale działający w Anglii, Michael Dziewicki, który wydał część tekstów Wycliffa, również tych filozoficznych. I jego intencją było jakby zachęcenie do filozofii Wycliffa, między innymi jego logikę wydał, ale jakoś tak bez sukcesu. Raczej przekonał jeszcze tutaj jakieś dziwne rzeczy, jakiś tam epigon filozoficzny, że nie warto w ogóle w to się wgłębiać. Sytuacja odmieniła się w roku 1960, kiedy wyszła ważna książka historyka Robsona poświęcona Wycliffowi na tle ówczesnego nauczania w Oksfordzie. I potem pojawiło się jeszcze parę innych pozycji, między innymi Antony Kenny. I dzisiaj jest też paru badaczy, którzy różne aspekty jego myśli analizują. Między innymi Alessandro Conti na Uniwersytecie Stanford. Też jeszcze jest taki badacz Lachej, Boreczki, którzy różne aspekty jego filozofii analizują. I właściwie w kontekście właśnie anglosaskim jest już przesądzone, że jego rola jest istotna. Myślę, że w Polsce właśnie ciągle pokutuje ten obraz, o ile w ogóle znany to w kontekście prekursora reformacji. I właśnie skąd to zapomnienie jego filozofii? Myślę, że warto o tym powiedzieć. Myślę, że tu jest kilka źródeł. No właśnie, w kontekście katolickim wspomniałem o jego potępieniu. Jego tezy zostały potępione kilka razy przez papieża Grzegorza XI, zdaje się. I on w kontekście katolickim jest heretykiem. Jakby zgodnie z zasadami katolicyzmu został uznany za heretyka, a raczej nie jego filozofia, tylko właśnie jego teologia, ale już na zasadzie skojarzenia była pewna niechęć. Aczkolwiek muszę przyznać, jeżeli jest coś cokolwiek Wycliffa po polsku, to dzięki Kulowi, który wydał parę jego pism. I czyli tam te są badacze, którzy próbują go przybliżyć. Ale generalnie właśnie katolicy, historycy bardziej się skupiali na innych filozofach. Z kolei protestanci go rzeczywiście sprowadzili do roli prekursora reformacji, wyciągając z jego myśli to, w czym rzeczywiście może przypominać Lutra czy Kalwina, ale to kosztem jego filozofii. Zresztą też tu takie jakieś elementy hagiografii pewne nastąpiły, robi się z niego męczennika, choć nie można go tak właściwie określić, po prostu tak potępiony, no ale nie zginął jak Jan Hus na przykład. I właściwie do końca życia był na swojej parafii i umarł śmiercią naturalną. Nikt mu żadnej krzywdy nie robił. A czasami się rzeczywiście tam dorabia jakiś taki sztuczny życiorys, że był jakoś mocno prześladowany i że się skupia się wyłącznie na jego teologii. Z kolei na przykład taki myśliciel jak Bertrand Russell wspomina o nim w filozofii czy mądrości Zachodu, ale mówi, ciekawa jest jego myśl społeczna, bo zaczął krytykować Kościół, miał poglądy antyklerykalne, ale jego filozofia nie jest ciekawa. I jest staroświecka i nie warto o nim mówić. No właśnie skąd ta opinia? To właśnie jest w tytule mojego wystąpienia. Właśnie realista w nominalistycznej epoce. Myślę, ustawił się chyba pewien taki
schemat, że XIV wiek to jest epoka nominalizmu tudzież nurtów mistycznych, również pewnych prekursorów już humanizmu, a przedstawicieli tych szkół via tej szkoły dawnej to są to nie warto się nimi zajmować. To są jacyś epigoni. I on rzeczywiście był tak postrzegany jako epigon, no, określany bywał na przykład jako szkotysta. Tak go na przykład tak bywał rzeczywiście w paru miejscach określany. Ale czy to jest uzasadnione? Przy bardzo szerokiej definicji, że szkotystą jest myśliciel w XIV wieku, który się odwołuje do formalitaty z różnic formalnych, to można go tak nazwać. Ale Jędrzej Szkoty jest raczej rzadko przywoływaną postacią w jego pismach i nie odgrywa większej roli w jego myśli. Tyle rzeczywiście są te różnice formalne. No to o tyle jest szkotystą. Ale jest kilkanaście co najmniej filozofów, których przywołuje chętniej od Jamesa Szkota. I myślę, że to jest postać dość oryginalna i rzeczywiście wyjaśniwszy sobie tutaj pewne rzeczy, chciałbym przedstawić rzeczywiście jego biografię intelektualną. Jego życie zamyka się mniej więcej w tych datach. Mówię mniej więcej, bo jak to w średniowieczu, no, trudno mieć pewność co do daty urodzenia. Ja się gdzieś spotkałem z takim rozrzutem jego dat urodzenia. A i tak chyba jeszcze niektórzy jeszcze dalej sugerują, że jeszcze później się urodził. Ale takim standardem jest chyba rok 1329 jako urodzenie. Zobaczcie, to jest Anglia. I co do śmierci, to jest data bardzo charakterystyczna. Umarł w Sylwestra tego roku, właśnie 1384 w kościele. I na stojąco w czasie nabożeństwa. I to jest, no jak widać, no, nie żyje długo. I jego życie jest oczywiście skoncentrowane wokół Oxfordu. Przy czym jest pewien epizod kilkuletniej aktywności publicznej, takiej politycznej nawet. Po czym ostatnie lata życia spędza na swojej parafii w miejscowości Lutterworth i tam umiera. W 1356 zaczyna studiować, wiadomo, że tam jest, najpierw zostaje bakałażem tam po roku, później studiuje jakby studia magisterskie na Wydziale Sztuk, jak to wiemy, starożytność w średniowieczu bywało. Wydział Sztuk jest takim wydziałem, a właściwie jeszcze długo później na uniwersytetach podstawowym, po którym potem można albo rozwijać filozofię dalej, ale obowiązkowym, a potem można iść na prawo, teologię lub medycynę. I wtedy też, kiedy studiuję Wydział Sztuk, zajmuje się sam logiką i jednym z jego wcześniejszych dzieł jest Traktatus de Logica, które jest takim wstępnym wprowadzeniem pewnych tez czy myśli dla niego. On się składa, jest takim dość dziwnym połączeniem kilku dzieł. Najpierw pierwszego dzieła z 1360 De Logica, które jest takim, byśmy powiedział, może takim skryptem uczenialnym, takim brykiem, takim streszczeniem podstawowych zasad logiki, ale oczywiście z jego perspektywy i z jego punktu widzenia, z jego poglądami, ale generalnie przedstawia stan logiki w drugiej połowie XIV wieku. Potem dodaje tam jeszcze trzy takie traktaty, sumule, takie, które rozwijają bardziej szczegółowo pewne sposoby, głównie
sposoby dowodzenia różnego rodzaju zdań, jak dowieść różnego rodzaju zdania. I to jest pierwszy traktat, drugi i potem jest trzeci traktat. Proszę, całość tego traktatu Zoologika mieści się w trzech woluminach, które bardzo tak nierównomiernie, ponieważ ten wyjściowy De Logica i pierwszy i drugi tom tych dodatkowych traktatów to jest pierwszy wolumin, potem 8 na 9 rozdziałów z tego trzeciego to jest drugi wolumin i trzeci wolumin to jest właściwie jeden rozdział ostatni tego trzeciego traktatu, właściwie z logiką luźno związany, ale powiem za chwilę o czym jest, bo myślę, że to jest bardzo ważny element jego twórczości. I trzeba pamiętać, stan logiki w tym okresie jest dość rozwinięty, dość na wysokim poziomie. I on rzeczywiście widać jest świadom osiągnięć logiki, również tej nominalistycznej, tej rozwijanej przez nominalistów. Tam widać lekturę i Ockhama, i późniejszych nominalistów. I on się sam nominalizm też przyjmował przez jakiś czas. A potem nastąpiło swego rodzaju nawrócenie, czy pewna przemiana umysłowa, którą on odbiera też w kategoriach religijnych, uznając to za coś złego, za coś grzesznego, co odrzuca. Niemniej te osiągnięcia czystologiczne nominalistów akceptuje, tylko odrzuca interpretację ich właśnie nominalistyczną, ale mamy tam już, są te wszystkie prawa, o których mówi Ockham, jest logika zdań, dość już mocno rozwinięta, a na przykład o sylogizmach mówi stosunkowo niewiele. Sporo jest tych zdań, analizy zdań z kwadratu logicznego, a to wiadomo, to są te same rodzaj zdań, co w sylogizmach, ale właśnie jakby same w sobie te zdania go interesują, sposoby ich dowodzenia, na przykład sposoby dowodzenia zdań ogólnotwierdzących, czy szczegółowo przeczących. I widać tam, że jest ten podział prowadzony przez Alberta Saxoni na a priori, na a posteriori i też jakby z a contrario, czyli to są, one w średniowieczu były rozumiane inaczej niż dzisiaj, a priori, czyli jakby z pierwszego, jeśli a to b, a więc jeżeli a to b, a posteriori jeśli a to b, a więc jeśli b to a. I to jest jakby, czyli związek przyczynowo-skutkowy, bo to tak rozumiano, jakby wnioskowanie o przyczynie ze skutku. I on tam te wszystkie, a contrario to jest jakby z kolei dowodzenie na podstawie zaprzeczenia, czyli to trochę taka argument nie wprost, tak wtedy jest. I są też może być ze zdania równoległego, to znaczy równoważnego, czyli i te wszystkie sposoby on tam bardzo szczegółowo rozwija. Generalnie jest skoncentrowany na dowodzeniu zdań, na uzyskiwaniu prawdziwości, na pewności. To jest jakby pewna jego wczesna tendencja jego twórczości, która właściwie będzie się przewijać w jakiś sposób przez całą jego twórczość, ale tu właśnie w kontekście logicznym. Jak mieć pewność, że zdanie jest prawdziwe? Prawda staje się takim, będzie myślę, przez całą jego twórczość ważnym elementem. Tu jest na płaszczyźnie logicznej, trochę też ontologicznej czy metafizycznej, gdzieś też pozostaje pewien kontekst teologiczny. Tyle, że to jest pewna trudność, jeżeli chodzi o lekturę pism Wycliffa, bo my je znamy z tych rękopisów, trochę zostało, ale to nie są oryginały. To znaczy, to są rzeczy napisane przez Wycliffa jego ręką, one się zachowały. Jakieś oczywiście potem odpisy, ale te źródłowe gdzieś tam są przez niego pisane. Tyle, że niekoniecznie to są napisane w momencie wtedy, kiedy to są już jego wersje późniejsze, które pisał, jak już był na swojej parafii potępiony i miał dużo czasu, przepisywał swoje wcześniejsze rzeczy, niekoniecznie ściśle, niekoniecznie dokładnie, dodając tu i ówdzie to, co chciał. I teraz, co konkretnie jest dodane, co jest ujęte, jak wyglądały te oryginalne wersje, to nie bardzo wiadomo, bo nie ma na to dowodów i można tylko się domyślać, że znaczy o niektórych rzeczach wiadomo na pewno, że zostały dodane, ale to nie jest jasne. Na ile na przykład te wstawki teologiczne świadczą o jego poziomie
rozwoju jakby w tym zakresie ówczesnym, a na ile są wyrazem już jego późniejszych. Myślę, że w jakiejś części już są wyrazem jego późniejszych poglądów, ale już tu się pojawia też element pewien teologiczny, mianowicie chce przedstawić logikę Pisma Świętego. Mówi, że nastąpiło pewne zamieszanie w kwestii logiki, pewne pogańskie, które powoduje, że nie ma jasności, nie ma klarowności, nie ma drogi prawdy i on chce podać drogę do prawdy. Ten element gdzieś tam Pisma Świętego jest w tle, niemniej sam tekst jest przede wszystkim logiczny. Jeżeli są jakieś tam cytaty z Biblii, to na zasadzie pewnych przykładów, ale to jest nic oryginalnego. I właściwie jest to stan logiki z XIV wieku. Ale dziś jego intencją było właśnie stworzenie czegoś takiego, żeby było drogą do pewności, drogą do prawdy ścisłej. I tu się już pojawia jego polemika z nominalizmem. Mianowicie zarzut wobec nominalizmu. Nominalizm prowadzi do relatywizmu, do braku związku zdań czy języka z rzeczywistością i prowadzi do dowolności. Prowadzi do zaniku pojęcia prawdy. I w tym poziomie logicznym jeszcze to nie jest wprost wyrażone, ale gdzieś to widać. Gdzieś się te ataki na sofistów, on nominalistów nie nazywa inaczej jak sofistami, później też humaniści tak będą określać nominalistów. I rzeczywiście gdzieś to jest pewne tło, ale tu jest jeszcze ostrożny. Tu się skupia na kwestiach logicznych. Ale gdzieś tam przemyca też już pewną wizję i prawdy i pewną koncepcję dowodzenia i konieczności. I jest to już traktat o charakterze realistycznym. Ten realizm się w czym u niego ukazuje? Mianowicie jest tam bardzo silna koncepcja konformizmu z języka i rzeczywistości. Język i rzeczywistość ma generalnie tą samą strukturę. Czy on na przykład wymienia różne rodzaje zdań i spośród zdań, pisane, mówione, myślane, wymienia też zdania realne. Czy zdania rzeczywiste. I zdania rzeczywiste są po prostu częścią rzeczywistości, która jest opisywana przez zdanie. Przy czym mówi, że jest ścisła analogia między strukturą zdania a strukturą rzeczywistości. Podmiot na przykład ta woda stoi na stole, czy ta woda jest mokra, no to woda jest podmiotem. Jej mokrość jest orzeczeniem i to należy, ta struktura wody jest zdaniem. Czyli świat składa się ze zdań. Potem jeszcze kolejna definicja to jest prawdy również są zdaniami. I tu słowo prawda i zdanie już są często traktowane zamiennie. Prawda. I jeszcze też częścią rzeczywistości. Rzeczywistość właściwie składa się dla niego ze zdań, z prawd, a też właściwie w pewnym sensie z przyczyn i konieczności. To nie jest jeszcze jasno przedstawione, ale widać, że gdzieś to tam mniej lub bardziej wychodzi, zwłaszcza w jego fragmentach, jego logiki dotyczącej logiki modalnej, która też się nie wyczuwała na dość wysokim poziomie. I u niego ta logika modalna, czyli konieczność, możliwość, przygodność, niemożliwość, jest dość dobrze rozwinięta. Już też, ona też zapowiada jego filozofię. To, co go interesuje, widać wizję świata jako złożonego ze zdań, które tworzą pewne szeregi koniecznych prawd i jest pierwsza konieczna prawda i tu już widać gdzieś to przemyca, jest nią fakt, że Bóg istnieje. Jest pierwszą konieczną prawdą, z której wynika cały szereg koniecznych prawd. I one tworzą pewien taki ścisły związek, ale rzeczywiście na pierwszy rzut oka wygląda jako taka koncepcja ściśle deterministyczna, no bo te konieczne prawdy wynikają jedne z drugiej i bywa tak czasami interpretowane. I tu jest spór. Niektórzy podkreślają oczywiście, czy necesytaryzm świeżawski, tak na przykład o nim mówi, którego interpretuje jako szkotystę, jednocześnie nazywa go necesytarystą, kojarząc z averroizmem i uznając za prekursora Spinozy. Z całym szacunkiem dla Świeżowskiego jakoś nie przekonuje mnie.
Tu ja widzę spór, tutaj badacze jakby nie są tutaj zgodni w tej mierze, ale ja bym się przychylał bardziej do tych, którzy mówią, że owszem, ta konieczność jest, ale jak się bliżej temu przyjrzeć, to nie jest takie straszne, jak to na pierwszy rzut oka wygląda. Ponieważ on tą konieczność rozumie bardzo szeroko. Konieczność może być, jest konieczność, że zawsze jest jakiś związek przyczynowo-skutkowy, albo coś jest przed czymś, albo za czymś czegoś wynika, albo coś spowoduje, albo coś jest czymś. Na przykład konieczność jest, konieczność, że jak na przykład jeździec jest na dajeźdźca, jest konieczność, jest, że jest na koniu. Tu nie chodzi przecież o konieczność w sensie jakimś fizycznym, no tylko no, jest z definicji. Jest kimś, kto jest na koniu, czy to jest mniej więcej taka konieczność jak to, że kawaler nie ma żony. Czyli jest to konieczność logiczna, czasami bliska logicznej, czasami jest to konieczność na zasadzie związku przyczynowo-skutkowego, że jest coś albo koniecznością przyczyny, albo skutku. I nie jest to jakieś, nie jest to na pewno Spinoza. Myślę, że bliższe to jest już Leibnizowi na przykład. I Leibniz zresztą Wycliffa zna i mówi, i go też nie rozumie jako skrajnego necesytarystę, tak jak go rozumiem. I jakby widzi, że mniej więcej o to samo mu chodziło, aczkolwiek no Leibniz wszystkimi generalnie się godzi i wszystkimi znajduje tam wspólną płaszczyznę. Ale z Wycliffem też. Nie jest mu Wycliff nieznanym myślicielem w teodyce i parę razy go cytuję, przecież się przynajmniej do niego odwołuje. I to jest taka właśnie koncepcja zdań, prawd w pewnych właśnie związkach. Przy czym on też w ramach pisania tego traktatu też zmieniał zdanie. On wcześniejszy jest chyba bliższy jeszcze nominalistów, przyjmując, że na przykład nie jest możliwa zmiana przeszłości dla człowieka, ale dla Boga tak. To jest może dość skrajny pogląd, jest u Piotra Damieniego na przykład w XI wieku, potem Lew Szestow na przykład będzie go też promował w wieku XX. Potem oczywiście od tego odchodzi i potem ten jego necesytarizm jest już bardziej konsekwentny i uznaje, że to jest po prostu niemożliwe coś takiego, absolutnie po prostu niemożliwe. Niemniej tamte rzeczywiście tych sposobów możliwości, konieczności, niemożliwości tam bardzo wiele wyjaśnia. I to jest dość trafne do analizy, w jakim sensie jest konieczność taka. Zresztą to nie chcę tu wchodzić w szczegóły, to też trochę jest inaczej w tym dziele de logika, trochę inne rodzaje są w tym późniejszym. W każdym razie są to dość subtelne analizy i wokół tego jakby jego myśl się rozwija. O powszechnikach trochę mówi, i ten realizm oczywiście się też wyraża, aczkolwiek może nie jest to główny temat jego na tym poziomie logiki. Generalnie powszechniki tam rozumie na różne rodzaje, czy też o różne rodzaje tożsamości. Może w tym kontekście pojawiają się powszechniki. Jest tożsamość analogiczna. To jest taki jakby pogląd, bym powiedział, jego pośredni między koncepcją analogii typu Tomasza i jednoznaczności bytu typu Dunsa Scotta. Jest tożsamość analogii, czyli wszystkie byty są to same w tym, że są bytem, ale to ma charakter analogii. Jest to samość rodzajowa, jednostkowa i gatunkowa i rodzajowa i widać, że je rozumie realistycznie. Nie, no, i tu widać, że to nie jest nominalizm, ale ta logika generalnie jego nie jest jeszcze mocno, nie rozwija wątku mocnego antynominalistycznego, choć jeszcze tam w tle jest. Potem no, kończy te studia na Wydziale Filozofii czy Wydziale Sztuk. Tam przez kilka lat chyba nie studiuje i potem zaczyna gdzieś chyba od 1933 czy 1934 roku studiowanie teologii. I to trwa długo, z przerwami też przez kilka lat został wyrzucony i gdzieś tam potem znów wraca i gdzieś do chyba 1972 studiuje tą teologię. I większość dzieł filozoficznych, które napisał, takich stricte filozoficznych, powstaje w tym okresie. W okresie właśnie jego studiów teologicznych, a na temat teologii się dość powściągliwie wypowiada. Ona gdzieś tam jest, ale wyraźnie jest akcent na teologię, na filozofię w tym okresie. I pamiętajmy też, że granica między studentami a nauczycielami średniowiecza jest dość płynna. W pewnym momencie, będąc jeszcze studentem, też jest tam szefem wydziału filozofii, czy tam wydziałem sztuk, czy przynajmniej jest tym, który odpowiada za filozofię na późnej. Pod koniec studiów taką funkcję pełni. Tam też chodzi już pewien konflikt z franciszkanami.
I tu jest kilka dzieł, które napisał. Część z nich zebrał potem w traktat o bardzo charakterystycznym tytule Summa de Ente, czyli suma o bycie. Ona jest trochę myląca, bo to nie, on nie pisał takiego tekstu. Summa de Ente to jest taka antologia trochę bardziej jego tekstów, które rzeczywiście łączy pewną całość, ale one są złożone z osobnych traktatów. To są dwa tomy. Pierwszy jest bardziej filozoficzny, drugi już ma większy związek z teologią i przedstawia generalnie jego koncepcję rzeczywistości, Boga, świata. I oprócz tego też pisze też parę innych dzieł, De Activibus Anime, czy De Materia et Forma. I myślę, że chciałbym krótko tą filozofię tego okresu przedstawić, bo ona jest jakby najważniejsza z perspektywy filozofa. To jest generalnie koncepcja, co próbuję ująć i jeżeli to łączy w jakąś całość, to jest historia, jak Bóg wpływa na rzeczywistość i rzeczywiście jest i widać ten realizm, znaczy Bóg jest przede wszystkim miejscem, gdzie są realne idee. Tu wprost używa tego terminu platońskiego. To oczywiście też nie jest nowością. Te idee oczywiście w umyśle Boga to są chyba od czasu Filona, jak nie wcześniej, czy medie platonizmu. Były też u Tomasza Zakwinu, ale chyba niewielu tak to akcentowało, tak bym to powiedział. U niego to jest główny temat jego filozofii. I to jest... I rzeczywiście one tworzą już bardzo rozbudowaną strukturę, formalnie się różniąca, oczywiście ona nie jest wyodrębniona z Boga, ale jest jakaś rzeczywista bardzo mocno. I on jakby twierdzi, że wszystkie stworzenia jakby są odbiciem tych właśnie idei tkwiących w Bogu. I można u niego wyrwać czasami pewne zdania, które brzmią bardzo panteistycznie. Typu, że w Bogu zawiera się wszystko, że wszystkie rzeczy są częścią Boga. Ale kontekst jest zawsze mówienie o tych ideach. On nie twierdzi, że nie ma nic poza Bogiem, tylko że wszystkie rzeczy są odbiciem tych idei, są jakby ich rozwinięciem, a one istnieją w Bogu. Ja bym go panteistą nie nazwał, aczkolwiek niektóre fragmenty rzeczywiście brzmią dość panteistycznie. I u niego myślę, że to przypomina mi to trochę koncepcję późniejszą Mikołaja Skuzy, bym powiedział, który też jest w klimatach platońskich, gdzie tam jakby ten świat odbija umysł Boga i to są bardzo podobne idee. Nie wiem, na ile tu jest związek, nie znalazłem nic, żeby Mikołaj Skuzy nawiązywał do Wycliffa. Jest to raczej wspólne źródła właśnie tradycji późno-średniowiecznej, tradycji platońskiej, czy chrześcijańskiego platonizmu. I to stąd są te, gdzieś tam Augustyn jest oczywiście w tle, który jest ważnym autorytetem dla Wycliffa, chyba największym jakby poza biblijnym, czy poza nadprzyrodzonym, czy zwyczajnym, ale też oczywiście obok Platona, Arystotelesa, który gdzieś jest w tle, siłą rzeczy średniowieczną, on ciągle jest w kontekście, ale również Demokryta się odnosi, właśnie i tutaj czego do Demokryta. No, nie jest atomistą w takim klasycznym sensie, chociaż czasami bywa tak określany, ale ten rzeczywiście Demokryt jest mu bliski, ale przyjmuje go mieć w sposób dość wyrafinowany i oryginalny. Oczywiście to też jest kontekst tamtych sporów, to nie jest tak, że on wymyślił ten pogląd, to były spory o to, ale on to dość konsekwentnie broni i właśnie ten trzeci tom wspomnianej logiki też już o tym mówi. Ja wtedy nie powiedziałem o czym, bo to jest tematyka nielogiczna. Mianowicie jest poświęcona koncepcji czasu i przestrzeni, które rozumie realistycznie, a zarazem atomistycznie, żebyśmy powiedzieli dzisiaj dyskretnie. Znaczy czas i przestrzeń są dla Wycliffa dyskretne i realistyczne. Znaczy czas składa się z chwil i czy z atomy czasu. To myślę jest bardzo dobre określenie na temat. On uznaje, że czas składa się z atomów. Znaczy są najmniejsze fragmenty czasu, w których już czas nie płynie, bo się już nie składa z niczego mniejszego. I chwile są jakby niepodzielne i są w swojej natury wieczne, bo w nich czas już nie płynie i tworzą pewien szereg oddzielny, dyskretny. I tak samo
przestrzeń. Tylko przestrzeń nie są punkty, ale też są realne linie, płaszczyzny, czy co tam jeszcze chcemy. To bym powiedział, przypomina trochę byty matematyczne Platona. To jest bardzo podobna intuicja. I to jest, to razem tworzy te atomy czasu i atomy przestrzeni, tworzy rzeczywistość. I te atomy czasu są jakby łącznikiem między tymi wiecznymi formami a poszczególnymi rzeczami. One są też trochę taką zasadą ujednostkowienia. Znaczy generalnie rzeczy są same w sobie jednostkowe, ale jakby zróżnicowanie rzeczy jest dzięki czasowi. I każdy atom jakby czasu odbija jakby na nowo ten świat idei, w każdy trochę inny sposób, czy niedoskonały. Myślę, bym powiedział, że jakby widział na przykład dzisiaj filmy, jak się robi filmy, no to by powiedział, mniej więcej o to mi chodzi, że klatki są nieruchome, a puszczenie i sekwencje tworzy czas. To mniej więcej jest taka intuicja. Poszczególnych atomach czasu nic się nie dzieje i one są wieczne, niezmienne i nieczasowe, ale ich ustawienie po kolei tworzy czas. Taka jest jakby intuicja Wycliffe'a, podobnie jest przestrzenią. Też przestrzeń jest wytworem tych realnych linii czy realnych punktów, które też mają taką jakąś atom... No, punkty są atomami, ale te linie też są realne. To się uważa, że linie rzeczywiście istnieją w rzeczywistości i świat jest właśnie takim konstrukcją jakby matematycznym i właśnie one powodują przeniesienie tych idei do rzeczywistości. I w ten sposób Bóg jakby działa w rzeczywistości, w sensie jest wyrazem tych prawd, które te wszystkie właśnie łańcuchy praw i przyczyn, o których mówiłem, istnieją w Bogu i tworzą już pewien taki schemat i potem są jakby odbijane rzeczywistości. Rzeczywistość jest odbiciem jego tych struktur istniejących, tych idei i rzeczywiście jest to, nic nie jest przypadkowe, aczkolwiek te konieczności, jak powiedziałem, są różne. I właśnie w kontekście samych powszechników, tutaj przypuszcza atak na nominalizm już bardzo wyrazisty, właśnie mówiąc, że nominalizm powoduje, że prawda nie ma sensu, że w ogóle język nic nie znaczy, że w ogóle ucieka od samego fenomenu, że za pomocą języka można coś wyrazić. Myślę, że on na przykład podaje taki przykład, że jeżeli mamy dwa psy i jednego kota na przykład i te dwa psy nazywamy psem, to mówi, no nominaliści powiedzą, że jest pojęcie psa. Ale dlaczego akurat tym pojęciem psa określamy te dwa psy, a już nie tego kota? Znaczy, czy różnica między tymi psami i kotami i łączy pojedynczo między tymi psami jest tylko w pojęciu psa? Nie, no musi być w samych psach. Dlaczego te pojęcie używamy? No skoro jest w samych psach, znaczy w psach jest coś, co odpowiada pojęciu pies. Czyli jeżeli to odrzucimy, to negujemy związek języka z rzeczywistością. Język opisuje rzeczywistość, ponieważ jego składnikom coś odpowiada w rzeczach. I mówi, to wystarczy, żeby nominalizm obalić i rzeczywistość jest opisywana. W efekcie mamy koncepcję Boga, który rządzi światem, którym wszystko jest wyrazem jakby tego, co tkwi w nim. Ale raczej bym nie powiedział, że to jest coś poza Bogiem. To gdzieś tam ślady tego nominalizmu ciągle pozostają, to jest, że ta wola Boża jest pierwotna, ale wyraża się w pewnych koniecznych prawdach, tak bym to ujął. To nie jest to, że są jakieś idee ponad Bogiem i ta wola nie jest zanegowana, choćby to kusiło tak interpretować jakby odwrotnie w stosunku do nominalistów, to bym tak tego nie ujął. On tutaj przyjmuje, że ta wola Boża jest nieograniczona, ale gdzieś z niej wyrażają się pewne prawdy konieczne. No nie jest to może do końca spójne. Niemniej jakoś tak to próbuje ująć i nie neguje tu samej wolności czy przypadkowości, ponieważ tą konieczność, jak powiem, rozumie szeroko i gdzieś ta wolność się wpisuje, ale generalnie jakby Bóg rządzi światem i wszystko, co się dzieje, również złe uczynki, również wszelkie są wyrazem jakby tego, co już Bóg postanowił. I ta kontrola jest taka dość bezpośrednia jakby Boga przez świat, jest jakby odbiciem z natury Boga. I jest pewien bezpośredni związek między Bogiem a światem. Jakby niekoniecznie jest już jakiś
Bóg jest obecny w świecie dość bezpośrednio. Bym powiedział, to jest ten wątek, który będzie punktem wyjścia dla jego dalszych rozważań. Kończy rzeczywiście ten studiowanie teologii i potem następuje w jego życiu gdzieś w taki krótki okres 1373-1377, dość nietypowy, kiedy człowiek, który większość życia dorosłego jakby spędził na Oksfordzie, nagle wchodzi w politykę. A jest to okres dość gorący w polityce angielskiej. Mianowicie, pamiętamy, jest wojna z stuletnią z Francją. Są potrzebne pieniądze na wojnę. Pamiętajmy, że papieże są w Awinionie i papieże siłą rzeczy sprzyjają Francji. A trzeba płacić na przykład święto Pietrze pieniądze na Rzym. To powoduje pewien tłop. Pamiętajmy, że jest już pod Rzymie 1848 roku, po klęsce głodu gdzieś w pierwszej połowie wieku XIV i gdzieś ta Anglia jest trochę udręczona i zmęczona i są nastroje antyklerykalne i też antyszlacheckie. I on się angażuje w działalność na rzecz zmniejszenia jakby opłat na Rzym, w działalność polityczną i wyjeżdża do Brooks, tam w Flandrii i współpracuje z synem króla ówczesnym, z Janem Gandalfem. On jest opisowany w podręcznikach historii jako człowiek, który był mistrzem wszelakich intryg, który się dał osiągnięcia swojego celu, nie zawahał przez żadną podłością. I Wycliffe jest określany trochę jako naiwny człowiek, który wchodzi z kimś takim typowym brudnym politykiem, który tam się żadnych chwytów nie boi, w sojusz, co ich łączy. Jan z Gandalfa potrzebuje kogoś, książę Lancasteru, kto mu uzasadni konflikt z Rzymem i to, żeby mniej płacić na kościół. Też, żeby przejąć majątki kościelne. No, ponieważ każdy pieniądz się w kasie państwowej królewskiej w czasie wojny przydaje. Oczywiście Wycliffe rozumuje w zupełnie innych kategoriach. On w tym okresie pisze trzy główne dzieła. Mianowicie dzieło De Divino Dominio De Mandatis, czyli o Bożym Panowaniu, De Mandatis, czyli o przykazaniach, oraz De Dominio Civili, czyli o panowaniu takim świeckim, byśmy powiedzieli. I w nich wyłania się już nowa koncepcja. Ona gdzieś ma związek z tą poprzednią, ale ten realizm końcowy tu oczywiście ciągle jest, ale on już nie jest akcentowany. Jest akcentowane to, że Bóg rządzi światem. Jest to bezpośrednie i rzeczywiście jest tu też koncepcja predestynacji, która też oczywiście jest znana od dawna. Gdyby na przykład zajrzał do Augustyna, czy nawet do Tomasza Zakwinu, to zobaczy, że Tomasz Zakwinu tak nie różni się tak bardzo potencjalnie na przykład od Jana Kalwina, z którym predestynacja jest szczególnie kojarzona. U Wycliffa też jest dość mocno podkreślana. Ona gdzieś tam jest przemycana rzeczywiście i właśnie, co powiedziałem, te związki konieczne, te panowanie Boga na światem jest właśnie w kontekście już bardziej teologicznym, że są dwie grupy ludzi, zbawieni, niezbawieni. Kościołem są ci zbawieni. Kościół jest już nierozumiany w kategoriach hierarchicznych, ale w kategoriach zbiór ludzi, których nie wiemy tak naprawdę, kto do nich należy, którzy są wybrani przez Boga. On tu przyjął taką zasadę, że jak nie wiemy, no to w razie wątpliwości należy założyć, że należą. W każdym razie to jest Kościół, a struktury hierarchiczne są wtórne. Już tutaj postuluje osłabienie władzy papieskiej i to w taki sposób dość, papież gdzieś tam jest raczej urzędnikiem czy jakimś autorytetem, ale nie jest najwyższym autorytetem. Tutaj jakby Bóg bezpośrednio rządzi Kościołem, a papież ma rolę wtórną. I również jest pewien ideał ubóstwa Kościoła.
I to jest to, co Janowi z Gandawy się oczywiście podobało, tylko ma tutaj przesłanki mniej uduchowione, bardziej konkretne, znaczy z perspektywy władzy świeckiej, żeby przejąć majątki kościelne. Wycliffe tu ma raczej idealistyczne wyobrażenie. Kościół ma być ubogi, duchowni mają być skoncentrowani na wspieraniu biednych, dawaniu przykładu życia jak Chrystus i żadne bogacenie się nie wchodzi w grę. Ale też już na przykład tutaj odrzuca ideę celibatu, chociaż on sam żyje w celibacie do końca życia. Uważam, że narzucanie celibatu nie jest szczególnie konieczne. I tworzy wizję jakby duchownych, którzy przede wszystkim mają dbać o ludzi i ubóstwa. I pewną taką koncepcję dość dziwną tworzy, mianowicie, że człowiek, który jest w łasce Bożej, w stanie łaski uświęcającej, no to jest katolickie wyrażenie, które on też używał, mianowicie do niego należy wszystko, a człowiek, który nie jest, to do niego nic nie należy. Czyli właściwie własność jest kwestią duchową, ale co z tego wynika, że jeżeli do wszystkich członków Kościoła jakby będących w łasce przynależy wszystko, to właściwie wszystko jest wspólne. Niektórzy nazywają jego poglądy wręcz komunizmem. Jeżeli można tak powiedzieć, tylko na poziomie pewnego ideału, bo praktycznie mówi, że nie byłoby wskazane etycznie, żeby ludzi pozbawiać własności. Ta własność oczywiście pozostaje, niemniej pewnym ideałem na poziomie duchowym jest pewna wspólnota, pewne ubóstwo i właśnie, że wszystko należy do wszystkich i Kościół jakby ma temu hołdować. Oczywiście nie postuluje tutaj zabierania komuś, ale trzeba pamiętać o tym, że generalnie dla wierzących wszystko jest ich. Ale to jest pewien taki duchowy ideał, nie w sensie praktycznym czy politycznym, tak daleko się nie posuwa, ale tylko może w tym sensie bym go nie nazwał tutaj komunistą. Aczkolwiek tak niektórzy historycy, Antony Kenny na przykład, tak go określa. I w pewnym momencie tu są mu bliskie ideały franciszkańskie na przykład, którzy też wiadomo głosili ubóstwo Kościoła i chyba w tym okresie jeszcze z nimi współpracuje. Co do Franciszka nie ma wątpliwości, jest to dla niego autorytet. Zresztą po Augustynie drugim największym autorytetem jest dla niego Robert Grosse Teste, Lincolnczyk, tak tego nazywa Lincolniński, no to jest franciszkaninem. Ale potem ten konflikt z franciszkanami się zaczyna coraz bardziej. On im zarzuca, że jakby odchodzą od tego ideału, że tak naprawdę nie, że te zakony, że bracia sprzeniewierzyły się swoim ideałom, w efekcie właśnie raczej nie bronią tego ubóstwa tak jakby trzeba. I w tych wszystkich książkach on rzeczywiście już się naraził wtedy. I rzeczywiście ma wtedy proces i w sensie, że są badane jego tezy, zostaje potępiony, ale właściwie to praktycznie niewiele zmienia. Jego tezy zostały potępione, on dalej jest w Oksfordzie. Ale wtedy się też zmienia sytuacja. Umiera król Edward III. On oczywiście właśnie ten może ten aspekt polityczny, on potem go też rozwinie, ale on się też już zaczyna w tych wcześniejszych dziełach. Generalnie współpracujący z Gandawy podkreśla wyższość władzy świeckiej nad władzą duchową, bo władza duchowa ma się do kwestii duchowych ograniczyć. Nie ma się skupiać na majątku. Tu jest pewne podobieństwo do Marsyliusza z Padwy, ale uzasadnienie jest zgoła inne. Jest właśnie bardziej idealistyczne, bardziej duchowione, a tam jest bardziej racjonalistyczno-arystotelesowskie. Choć no, pewne podobieństwa są praktyczne, tak. Ale jest tutaj i oczywiście do Okama też. To przyznawał wbrew sobie, ale przyznawał, no cóż, mogę się w nim czymś zgadzać. No. Generalnie się z nim zgadzam, a co, nie wolno mi w tym się akurat zgadzać. Tak, wiadomo, dwaj krytycy. Kościoła. Zresztą ten Lancaster trochę się snobował na takiego nowego Ludwika IV Bawarskiego, który miał na swoim tronie Marsyliusza i Okama, kiedy był w konflikcie z papieżem. Na zasadzie, ja wam na stronie, nie wiem, mi dacie ideologię do mojej walki z papieżem. I ten książę Lancaster, czyli ten Jan Gandawy, chciał sama, aczkolwiek był politykiem mniejszego kalibru zdecydowanie. I to raczej jego taki snobizm był. W każdym razie, on bardzo ciekawy, może wbrew intuicji, ale na swój sposób słusznie mówi, że znaczy, jest tu pewna logika, tak bym powiedział, że król reprezentuje Boga, a kapłan, przy czym otóż u niego jest koncepcja kapłaństwa powszechnego bardziej, taka niehierarchiczna w sensie wierzących, ale jakby to nie rozumieć, kapłan czy duchowny reprezentuje ludzi.
kapłan w imieniu ludzi modli się do Boga za tych ludzi. Jakby mówi do Boga za ludzi, w imieniu ludzi, a król rządzi ludźmi w imieniu Boga, bo wszelka władza pochodzi od Boga. Czyli władza królewska pochodzi od Boga, władza duchowa pochodzi, jest jakby ludzką. Władza królewska odbija boski aspekt natury Chrystusa, a kapłańska ludzki, no to się wydaje takie wbrew intuicji, ale logika w tym pewna jest. I za tego typu tezy oczywiście, no one wywołują pewien skandal, bo postacią dość znaną. No, współpracuje z synem samego króla, to nie był jakiś nieznany, jakiś tam skryba gdzieś na uczelni, o którym nie słyszał. No, to jest postać, byśmy powiedzieli, gdzie z pierwszych stron gazet. I ktoś taki się naraża na potępienie, ale to, że współpracuje z synem króla, też powoduje, że mu się tam krzywda specjalnie nie dzieje. I generalnie ma wielu zwolenników ciągle. Ale co się dzieje? W 78 roku kończy się niewola awiniońska papieży, zaczyna się okres wielkiej schizmy. Jest dwóch papieży wzajemnie się nieuznających. I on zostaje potępiony. I to jest taki okres najbardziej intensywnej pracy na polu teologii. On w ciągu 3 lat, 78, 79, 80, wydaje kilka, jak nie kilkanaście dzieł, często bardzo grubych, wielotomowych. Ja nie wiem, kiedy on to pisał. On właściwie nic wtedy nie robił chyba poza pisaniem. I one są o wiele bardziej radykalne niż te przed potępieniem. To jest pewien paradoks. Te tezy są stosunkowo delikatne, za które zostały potępione. O wiele dalej idące i właśnie z perspektywy katolickiej o wiele bardziej heretyckie są te pisma, które pisze w tych 3 latach. I to jest bardziej teologiczne, ja tu nie chcę wchodzić w szczegóły. I to jest najbardziej teologiczne okres jego twórczości, gdzie ta filozofia jest na planie dalszym. Ona nie znika, jest pewnym tłem, ale ona jest też przekształcona. Ona nie występuje w wersji dosłownej, ta wcześniejszego filozofia w tych dziełach. Jest pewne podobieństwo, ale jest pewien związek, ale jest mocnym przekształceniem. Na przykład w piśmie D, i tu taki może przykład związku jego, tej jego twórczości z filozofią, dość ciekawy. I też jak bywa odbierany przez badaczy, to jest, myślę, tutaj dobrze pokazuje, jak są różne podejścia do niego. Pismo De Veritate Sacre Scripture, czyli o prawdzie Pisma Świętego. Ono przez teologów protestanckich jest na ogół traktowane jako prekursorskie w stosunku do Sola Scriptura Lutra. I parę innych dzieł, które też jeszcze w tym okresie napisał, są traktowane łącznie do Eklezja, o Kościele, również do Eucharystia, czyli o Eucharystii, są traktowane jako taki kanon jego protestantyzmu, czy protoprotestantyzmu. W każdym razie on tutaj Pismo Święte traktuje, ono jest zbiorem z tych praw najwyższych, tych praw koniecznych, które jakby emanują do ludzi i tu jest jakby nie jest zrozumiane w kategoriach idei platońskiej, ale w kategorii zdań, ale zdań Pisma Świętego, rozumianych też nie w sensie zapisanych, ale w sensie tkwiących odwiecznie Bogu, których te woluminy pisane są jakimś tam odbiciem niedoskonałym i których też myśli jakby w człowieku są odbiciem i które jakby rządzą całym światem. I ona dla miłośników filozofii i Pan mówi, że tu idzie na kompromisy, że to jest taka wizja jakaś bardzo teologiczna, a z kolei dla tych, którzy interpretują go teologicznie, to jest prawdziwy Wycliffe, a potem jak od tego odchodzi, to już idzie na kompromisy ze scholastyką. To jest oczywiście śmieszne, bo on sam pisał pisma typowo scholastyczne i to właśnie, no ale tu też jakby, to też nie zgodziłbym się, że to wbrew sobie coś pisze. No, po prostu akurat ma takie poglądy w tym okresie, a poglądy zmienia. I tutaj warto też wspomnieć o jego piśmie De Eucharistia, w którym kwestionuje naukę o transubstancjacji. Nieradykalny sposób, on przyjmuje realną obecność Chrystusa w ciała i krwi Chrystusa, ale nie rozumie jej substancjalnie, tylko raczej relacyjnie czy obrazowo, ale dalej realistycznie. Jako realista może, bo nie tylko substancje są realne, skoro uniwersalia są realne, to i to też może być realne. Jest realna obecność, ale nie substancjalna. I chleb nie przechodzi w ciało i krew, tylko jakby obok chleba, czy w tym chlebie pojawia się ten realny aspekt ciała i krwi, w chlebie i winie, które dalej zachowują swoją substancjalną naturę chleba i wina, ale pojawia się realny element
niesubstancjalny właśnie ciała i krwi Chrystusa. To jest właściwie pogląd oryginalny, żaden z późniejszych protestanckich nie będzie taki sam, jest pewno podobny do Lutra i do Zwinglego i do Kalwina, ale jest to pogląd odrębny. W każdym razie wtedy był traktowany już jako mocno heretycki. Wtedy też już Jan z Gandały mu mówi: Janie, ty o takie rzeczy to mów o tym, ale bym cię prosił, że na kolacji ze znajomymi, a może niekoniecznie w Oksfordzie na wykładach. I trochę poluzowują się te kontakty. I rzeczywiście trochę zostaje osamotniony, chociaż chyba nie całkiem zdradzony, ale rzeczywiście ta współpraca się urywa w jakiejś takim mierze bardzo intensywnej, ale dalej rzeczywistość jest. W każdym razie wychodzi z, no jakby rezygnuje z pracy na Oksfordzie, jest i rzeczywiście zostaje ponownie potępiony, ale pozostaje po tym w swojej parafii w Lutterworth, gdzie jest tłumaczenie Biblii, tak zwane Biblia Wycliffe, ona jest w dwóch wersjach, no on nie jest jej autorem, ale gdzieś to w jego środowisku się tworzyło, jakieś tam fragmenty od niego pochodzą, to jest Wulgata, zangielszczona Wulgata. Zresztą ona jest w dwóch wersjach, jedna jest bliższa Wulgacie, jedna jest bardziej, wszystko innego robiona, już bardziej jakby, bardziej oryginalna, to znaczy jakby, no, bardziej przerobiona. I te Biblie są bardzo popularne. Rzeczywiście jest bardzo dużo rękopisów zachowanych, czyli ona była bardzo rozpowszechniona i ludzie z nim kojarzyli. Pojawia się też ruch Lollardów, takiej grupy wyznaniowej, którzy postulowali reformy polityczne, aczkolwiek szeptali o nich raczej w większości. I dlatego Lollardi szepczący. I przyjęli te poglądy zawsze teologiczne, religijne. Te ubóstwo i te już te koncepcje, których przypomina protestantyzm. I zresztą ten ruch przetrwał i w XVI wieku był jeszcze prześladowany przez Henryka VIII, zanim przed jego konwersją. Potem w XVI wieku Lollardi przeszli do kongregacjonalistów i do baptystów, stając się częścią reformacji brytyjskiej. I to jest jakby obiektywne uzasadnienie tego, że sprzedłużenie reformacji. No bo myślę, że taki anachronizm, no to trudno tutaj mieszać różne epoki, ale rzeczywiście Lollardi przetrwali i w tym sensie jest tu łączność. Ale Lollardi na pewno byli pod jego wpływem. Ale wtedy są też bardzo gorące wydarzenia polityczne. W 1381 wybucha powstanie chłopskie, którego szef Tyler, przywódca, jest takim ubogim szlachcicem, ale wiedzie chłopów na lądy nawet i chłopi, no jak chłopi są długo spokojni, ale zaczynają walczyć, to są okrutni. Rzeczywiście jest krwawa rzeź, jest szlachty, następuje wtedy. On się dystansuje, ani nie potępia, ani nie popiera. A sam tworzył, ja już będę powoli kończył, taką syntezę, dzielę trialog swojej twórczości filozoficznej, logicznej, te idee się pojawiają i gdzieś te wszystkie elementy charakterystycznego filozofii. Też już w tym kontekście teologii jest ta konieczność, ale już tu w kontekście na przykład też tej Eucharystii, którą rozważa i teologicznie, i też w kategoriach tych ontologicznych, że to nie jest możliwe takie przejście, że to nie są, takie ruchy są niemożliwe i tak dalej, transubstancjalne. I jest to taka synteza, nie jest to ani czysto filozoficzna twórczość, ale już nie tak jednoznacznie teologiczna jak ta z poprzedniego okresu, ale taka pewna synteza całej jego twórczości, która zresztą potem wyszła w XVI wieku, gdzieś w kontekście tam Erasmu z Rotterdamu chyba i Zwinglego. I ona to ma charakter bardziej scholastyczny, ale taki syntetyczny. On umiera w pewnym poczuciu klęski i niezrealizowanych nadziei. Na stojąco, jak powiedziałem, Sylwestra, w połowie już sparaliżowany na atak serca w 1384 roku. I tak kończy się jego życie. Dziękuję. Jeszcze raz dziękujemy panu doktorowi. I zamienię przedłużę, jeśli są jakieś pytania do pana doktora, proszę śmiało. Czy Wycliffe inspirował się Plotynem? Bezpośrednio chyba go nie znał, ale gdzieś oczywiście ten neoplatoński element gdzieś tam jest. Znaczy, myślę, że pseudo-Dionizego mógł znać. Z całą pewnością go znał. Oczywiście Augustyna znał, który jest blisko neoplatonizmu.
Czyli jeżeli wpływ jest, to pośredni, taki jaki mógł być średniowieczu. Ale chyba pis samego Protyna wtedy nie czytano jeszcze na zachodzie Europy. Ale przez Augustyna, przez Dionizego Areopagity te wpływy były. I myślę, że jego filozofia jest neoplatońska, choć jest taka neoplatońska na swoisty sposób, właśnie inny niż ten wschodni. I myślę, że chyba te elementy z Protyna chyba najbardziej przez Augustyna jakby zaczerpną. I gdzieś tą tradycję całą platońską, która jest obecna w scholastyce, również do Anselma się gdzieś tam odwołuje. Czyli wpływ Protyna jest, ale pośredni, tak bym powiedział, przez autorów chrześcijańskich. I również być może w jakimś stopniu również arabskich, których też znam. Avicennę cytuję, gdzie tam też są ten neoplatonizm i jest tam dość obecny w tym arystotelizmie. Ale z samego Protyna chyba wprost nie cytuję. Może kolejna osoba? Tak. Mnie zastanawia ta kwestia, tam była mowa właśnie o ciele Chrystusa w Eucharystii i padło stwierdzenie, że substancja chleba i wina pozostaje. Znaczy ja mówię o poglądach Wycliffa. No właśnie, tak. Że substancja chleba i wina pozostaje, ale mimo to w jakiś sposób realnie jest obecny tak. Chrystus. No ja to rozumiem z perspektywy katolickiej, to wygląda tak, że no nie tylko katolickie, ale filozoficznie, że jakby substancjalna obecność, to jest obecność istotowa. Jeżeli zostają i postacie, i zostaje substancja chleba i wina, to już nie ma miejsca tutaj na innej obecności. Ciekawi mnie, jak on to... Pamiętamy, że jest realistą pojęciowym i uznaje, tak jak na przykład jako szkotysta, uznaje formalne różnice między indywidualnymi cechami, czy jednostkowymi, gatunkowymi, rodzajowymi, człowiek jest i nie wiem, każdy konkretny człowiek ma w sobie też i realną obecność człowieczeństwa, i realną obecność zwierzęcości, w sensie animal, i tam bytu, i ciała, i bytu, jak ta cała drabina tych wszystkich rodzajów, one są realne, a przecież nie są realnie różne, w sensie formalnie różne, ale nie są rozdzielalne i są częścią jednej substancji. W sensie jest to istotowe, ale nie jest to oddzielone, tak bym to powiedział. Istotowe na zasadzie jak uniwersalia są istotowe, bym powiedział, taka analogia jest. No nie wiem, czy teraz dobrze rozumiem, czy chodzi o to, że jednocześnie... No bo tak, jednocześnie. Jednocześnie są, czyli substancja, tak. Chleba, wina istnieje łącznie z... Która nie ma charakteru, to trochę luteranie mówią, że to jest konsubstancjalizm i może to trochę przypomina, bo u nich się przyjęła taka koncepcja. Niemniej nie jest to dosłownie, bo tu nie mówi o że są dwie substancje. Substancja jest jedna, tylko że to posiada pewną realną obecność, pewnego obrazu, pewnego odniesienia, pewnej realnej relacji, coś takiego. Tak, dobrze rozumiem, że substancja jest jedna właśnie, czyli nie można mówić o dwóch istniejących. Trochę też myślę, jest analogiczne. W tej jednej substancji zawiera się zarówno chleb, jak i ciało. Tak. Bym porównał jeszcze chyba to do tego. Chyba u niego też jest takie porównanie do boskiej i ludzkiej natury Chrystusa, które są osobnymi naturami, ale osoba Chrystusa jest jedna, chyba na tej zasadzie. Że ten element boski i ludzki, jakby w tym ciele i krwi też jest ten element nadprzyrodzony Chrystusowy i ten przyrodzony chleba i wina. No właśnie, znaczy łapa pewnie więcej o co chodzi, tylko tak jak mi się wydaje, no to właśnie w kwestii. No ta koncepcja została. Na dwóch naturach mówię właśnie o dwóch substancjach różnych. No tak, no to jest. Nie substancje, tylko jedną substancję. Tak. To był bardziej taki monofizytyzm. No tak, w kontekście ciała i w kontekście. Nie Chrystusa, tylko w kontekście tej, tak. W pewnym sensie, znaczy ona, ta koncepcja została uznana za heretycką przez ówczesny Kościół, aczkolwiek mi się nie chyba nie idzie tak daleko, jak te późniejsze koncepcje protestanckie w stosunku do katolickiej, tak bym powiedział. Dobrze. To jeszcze są jakieś pytania? Tak? Znaczy, ja mam może nie tyle pytanie, ile taką uwagę, bo powiem szczerze, to mi już kiedyś do głowy przyszło, że to, co pan powiedział na początku, rzeczywiście jest tak, że troszkę, zresztą użyję takiej zbiorowej formuły reformatorzy, tak? Począwszy od tych najwcześniejszych, kończąc już jakby na tym głównym nurcie reformacji,
To są postacie, które w takim klasycznym wykładzie historii filozofii trochę są pomijane. Tak. A wydaje się, że one stanowią bardzo często no, taki punkt zapalny problemów, które wybuchają potem no, tak ex profeso u kogoś. Znaczy, ja mam wrażenie, że na przykład niejaki Kartezjusz, który bardzo często jest oskarżany o wprowadzenie, nie wiem, powiedzmy, subiektywizmu do filozofii, tak, o podmiotowości i tak dalej, jak się go skonfrontuje chociażby z pismami Lutra, no to się okazuje, że on jest wtórny i to o kilkadziesiąt lat. No tak. Tylko prawda jest taka, że Luther jest uważany, przynajmniej w takim klasycznym kursie filozofii, jest traktowany jako postać no, stricte religijna, jakby trochę się marginalizuje fakt, że on był jednak no, solidnej maści filozofii. Tak, tak, myślę, że to jest... I mam wrażenie, że z częścią... Nie wiem, czy dotyczyłoby to powiedzmy wszystkich reformatorów, na ile oni rzeczywiście są... Znaczy ja wiem, że tu używam takiej zbitki trochę reformatorzy, bo zaraz zobaczymy, tak. Tak, no dobra, ale o kim generalnie mówimy, tak? Czy nie wiem, czy tam Husa wsadzimy, czy wsadzimy właśnie Lutra, jak daleko to rozciągnąć. Ale mam wrażenie, że są postaci, które no, oddziaływują gdzieś niesamowicie oddolnie. Tak. Współcześnie bardzo mocno takie oddziaływanie społeczno-ideowe wyciągają chociażby filozofowie, którzy bardzo mocno są osadzeni w takich kontekstach społecznych. Pierwszy z brzegów, który mi przychodzi do głowy, to jest chociażby taki współczesny myśliciel jak Charles Taylor, którzy filozofują jakby w bardzo mocnym osadzeniu takim społecznym, próbują badać wpływ jakby wydarzeń społecznych, kulturalnych, religijnych na kształtowanie się pewnych idei filozoficznych. Wtedy dosyć szybko wychodzi, że jakby źródła tych idei niekoniecznie właśnie są filozoficzne, a niektórzy filozofowie po prostu wypowiadają na głos coś, co już gdzieś tak. Jakby pulsowało powiedzmy w danym kontekście, a czego autorem jest no, ktoś, o kimś już później jakby w toku myśli filozoficznej troszkę zapomina, tak? Tak. Mam wrażenie, że średniowiecze właśnie bardzo mocno jakby rezonuje w takiej postaci, które gdzieś tam siedzą oddolnie. Ja jeszcze tylko jedno słowo powiem, mam wrażenie, że także taką postacią, w klasycznym przynajmniej takim wykładzie historii filozofii jest między innymi Scott. Jakub Scott, on jest jednak trochę, mam wrażenie, marginalizowany zderzeniu powiedzmy z Bonaventurą czy z Tomaszem, no to gdzieś tam o nim się wspomina. Jest taka współczesna szkoła, ona chyba, żebym ja teraz nie pomieszał, ale ona bodajże funkcjonuje albo na wschodzie, albo na Cambridge, taki ruch teologiczny, bardzo silny, Radical Orthodoxy. Tak. I oni twierdzą, dosyć ciekawą tezę stawiają, a mianowicie twierdzą, że nowożytność przemiany mentalnościowe, łącznie z nauką i tak dalej, mają swoje korzenie w szkotowskiej krytyce jakby analogii, tak? To znaczy, że Scott rekonstruuje czy zmienia koncepcję analogii i stwierdza, że w kategorii bytu w stosunku do absolutu, jak i w stosunku do stworzenia można używać nie analogicznie, tylko prawie że jednoznacznie. Oni tam sytuują jakby początek nowożytności. Na ile to jest słuszne, na ile to nie jest słuszne, to jest jakby zupełnie inna kwestia. Ja natomiast chodzi o to, że to jest strasznie ciekawy pomysł, że właśnie w samym sercu jakby tego głównego okresu średniowiecza, oni lokują idee, które wybuchną no parę stuleci gdzieś tam później, nie? Znaczy, nie wiem, czy mam się odnieść do tego. Ja się z tym zgadzam. To nie jest pytanie, to jest raczej taki komentarz. Pytanie, czy rzeczywiście dałoby radę na przykład tak skonstruować, powiedzmy, nie wiem, kurs filozofii, czy podejście do historii filozofii, żeby uwzględniać poza tymi naprawdę takimi no, tuzami, które rzeczywiście się w ramach tej historii filozofii omawia, konteksty i pokazywanie wydawałoby się pomniejszych postaci,
które no, ostatecznie okazują się być bardzo, bardzo inspirujące. Ja się bardzo z tym zgadzam. Jest taka perspektywa bliska, którą pan tworzy i staram się też jakoś to zrobić. Ja na przykład napisałem kiedyś artykuł, jest w przeglądzie filozoficznym Uniwersytetu Warszawskiego o wpływie Kalwina na Rousseau na przykład. I myślę, że tu idąc tropem genewskich korzeni, myślę, że to oczywiście dotyczy teologii, ale nie tylko. I myślę, że żyjemy w takim złudzeniu, że jedni wielcy filozofowie tworzą innych wielkich filozofów, którzy czytają tylko siebie i tworzą kolejne. To jest bardzo fałszywe wyobrażenie. Na myśl filozofa danej epoki oczywiście wpływają jacyś wielcy, ale bardziej filozofowie, którzy byli czynni w jego czasach, których książki czytał, którzy wykładali, od których nazwiska nam już nic nie mówią, a to, że często mieli większy wpływ niż ci wielcy, którzy może później gdzieś tam doczytał. Bo coś, co jest bardzo, wiesz, tak normalnie jest, przecież my na ogół nie spotykamy się, nie inspirują nas wyszczególnie wielcy filozofowie, tylko być może nasz wykładowca gdzieś tam na studiach i on ma na nas większy wpływ, czy książki, które potem za 50 lat nikt nie będzie czytał, ale miały na nas wpływ. I myślę, że tak było, że tak jest w tej klasyce. Tutaj myślę, że tu jest, jeżeli chodzi, że reformatorów nie rozumie się, nie wiem, myślę, że poza kontekstem polskim, myślę, że bardziej się ich rozumie jako filozofów. Myślę, że i Luther, i Calvin, na przykład i Zwingli byli filozofami. Oczywiście w tym kontekście, z jakich się wywodzili, no, Luther w kontekście późnego nominalizmu. I tam jest ten Occam, i gdzieś ten Arystoteles, który on wbrew pozorom nie odrzucał, tylko go sprowadza wyłącznie do tej sfery przyrodzonej. A jest ten ostry taki dualizm okhamowski, ale ci są teksty również filozoficzne, nawet jeżeli on dochodził do teologii, to jednak punktem wyjścia była filozofia dla Lutra. I myślę, że warto, myślę, że nie należy go pomijać na kursach filozofii. Oczywiście mówić go w kontekście filozoficznym, omawiać jego twórczość, podobnie Calvin, który z kolei jest humanistą, przyjmuje koncepcję filozofii humanistycznej, ale przyjmując jej założenia, odrzuca, jakby zmienia jej z jej sens, że jest humanistą w formie, a antyhumanistą w treści, bo ma skrajnie odmienną koncepcję człowieka, w sensie całkowicie upadłego, całkowicie złego. Ale sposób filozofowania pozostaje humanistyczny i to warto o tych pamiętać, o tych rzeczach, bo one potem wchodzą. Nie, na przykład, myślę, że chyba fałszywy obraz pozostawia na przykład Taterkiewicz, który może nie jest wzorcem historyka filozofii, ale gdzieś chyba ciągle tam pozostaje w tle. Myślę, że jego podejście, ja bym powiedział, jest bardzo takie no, tendencyjne. Znaczy nie ma w ogóle na przykład filozofii wschodu u niego, nie słyszał i nie ma nic, a myślę, że dzisiaj już chyba tak by w historii filozofii nie było. I na kwestię, że on uczciwie zaznacza we wstępie, że on ma świadomość, że aha, jest coś tak... Taterkiewicz uczciwie zaznacza we wstępie, okay, że on wie, że jest coś takiego, ale nie porusza. Natomiast on się koncentruje na filozofii. Rozumiem, dobrze. Więc pod tym względem Taterkiewicz jest uczciwy. To pod tym względem tak, to cofam. To jest okej. Okay. Ale na przykład nie ma prawie w ogóle filozofii wschodu chrześcijańskiego u niego. Na przykład Bizancjum, filozofii rosyjskiej. No właśnie, myślę, że nie jest to sprawiedliwe. A teolodzy są, ale albo starożytni, albo katolicy. No dobra, ale znowu... Jest Bernard Sklerwo i Piotr Damiani, a nie ma Lutra i Kalwina. To jest tendencyjne. Okej, ale na przykład ja wiem, że zaraz można zapytać, co to jest ten klasyczny kurs, ale ja myślę taki, powiedzmy, przeciętnym kursie filozofii, no nie wiem, no nie pojawia się chociażby postać Grzegorza Palamasa, gdzie współczesna myśl chrześcijaństwa wschodniego, no jest bez Palamasa praktycznie nie do zrozumienia. Znaczy, w Polsce jest jeden autor, Kuksewicz, Felix Kuksewicz, który tych wszystkich autorów bizantyjskich przybliża. Palamasa też. Czy też Hezychas i ta... No tak, generalnie mówię, w takim kursie on jest sytuowany generalnie jako bardziej teolog i zasadniczo podejrzewam, że większość filozofów niekoniecznie. Ale myślę, że mistyków, warto też omawiać na filozofii, ale taki mistyków, gdzie jest jakaś koncepcja poznania, no nie taki mistyków, co mają jakieś wizje, bo to już jest jakby co innego. Czyli na przykład cała mistyka nadreńska, tak? Myślę, że powinna być. Frankfurczyk. Który też w tej chwili... Tak, zdecydowanie. I myślę, że tak, ona jak najbardziej. Też ten autor obłoka tam... Obok niewiedzy. Obok niewiedzy, tak. Znaczy, chociażby niedawno wydana w Polsce teologia niemiecka. Czyli Frankfurczyk. Frankfurczyk, tak. Bo w tej chwili już się przyjęło go określać, to jest dalej anonim, ale już mniej więcej coś nie wiadomo, że był krzyżakiem mieszkającym w Frankfurcie. I w sensie z zakonu krzyżackiego. Nie wszyscy mieszkali tam na Prusach i to już o tyle o nim wiadomo i to myślę, że to też jest dość głęboka również filozoficznie. Dzieło też nieczysto teologiczne,
wpływ miało na Lutra, ale też mocno osadzone było w Eckarcie. Nawet w filozofii tam jest na przykład koncepcja, że Bóg jest byciem, Bóg jest esse. I to jest bardzo filozoficzna koncepcja. I ona rzeczywiście tam jest u tego Frankfurtczyka warto. Tak, myślę, że ta różnica między teologią a filozofią jest dość cienka. I myślę, że oczywiście nie należy wchodzić na filozofię takie kwestie typowo konfesyjne, ale o ile mają związek z koncepcją Boga, człowieka, również kwestie społeczne, również jakieś ontologiczne podłoże typu tych sporów o Eucharystię, bo gdzieś tam też ontologia jest w tle, to warto o tych rzeczach mówić. I no, mi jest bliskie takie nierozdzielanie tych dziedzin. Zwłaszcza, że te kwestie w tej chwili bardzo mocno odżywają, bo jeśli na przykład się przejrzy to naprawdę współczesną filozofię, to nie wiem, chociażby taki Jean-Luc Marignon próbuje budować dużą część swojej filozofii w oparciu o interpretację właśnie Eucharystii. Tacy filozofowie, którzy no niekoniecznie wiele chyba z religią mają wspólnego jak Slavoj Žižek, nie mają żadnego problemu z wykorzystywaniem na przykład nauki społecznej świętego Pawła. Tak. Bo on mówi wprost o ateistycznej teologii. Ateistycznej interpretacji Ducha Świętego i takich rzeczy. Udelity, nie wiem, niektórzy próbują się doszukiwać wątków mesjańskich, teologii apofatycznej. Myśli hebrajskiej. Myśli hebrajskie. Tak, zdecydowanie. To znaczy, ja mam wrażenie, że to jest taki problem, że z jednej strony mamy myślicieli, którzy nie mają jakby oporu w przekraczaniu granic. Wychodzą z założenia, że filozofia generalnie to jest wszystko, co da radę jakby w miarę racjonalnie przemyśleć i przeanalizować. I nie mają problemu z jakąś taką twardą demarkacją, że tu mamy teologię, tu jest filozofia, tu są nauki ścisłe, ale z drugiej strony mamy też taki drugi nurt, który ewidentnie będzie próbował te rzeczy rozdzielać, no i próba powoływania się na przykład w dyskursie filozoficznym na jakieś wątki religijne i to niekoniecznie jako argumenty, tylko chociażby jako taki popperowski kontekst powiedzmy odkrycia, a nie właśnie uzasadniania, też jest postrzegane jako fopa. No tak. Tak, ale myślę, że tak trochę jest, ale myślę, że ja jestem, oczywiście nie tylko w kontekście religijnym, bo myślę, że filozofia należy i nie rozdzielać również od nauki, i od literatury, również od wydarzeń politycznych. Myślę, że wygodnie jest dla samych historyków filozofii traktować filozofię jako dzieło jednych filozofów czytających innych wielkich filozofów, ale jest to fałszywy obraz. I myślę, że filozofia jednak rodzi się w danej epoce, w kontekście również często mało filozoficznym. Ale myślę, że fałszuje się w ten sposób obraz właśnie idei i to się zgadzam, że to... A te idee krążą czasami w sposób bardzo dziwny, taki nie po liniach prostych, ale często w sposób kręty i te podziały z jednej płaszczyzny się nie pokrywają z drugiej. Na przykład tutaj a propos Wycliffa, tu jest pewien paradoks, bo Luther jako Luther reformacji zdecydowanym nominalistą wyrasta z tradycji Ockhama, a właśnie prekursorem i Wycliffe i Hus, którzy są właśnie z tradycji antyokamowskiej. I właściwie na przykład na Soborze w Konstancji zetknęły się dwie grupy protoreformatorskie, których jedna skazała w osobie drugiej Husa na stos. A właściwie później się pojawiają znów te siły antykoncyliarystyczne papieskie i to jest bardzo, bardzo te obrazy są skomplikowane, czy na przykład Karcezjusz i Luther. Myślę, że jakiś związek jest, no ale też trzeba pamiętać, że on też nie może być bezpośredni, bo Karcezjusz jest katolikiem. Ale myślę, że ja tam widzę i wpływ Kalwina również na Karcezjusza. Myślę, że gdzieś tam się już też to pojawia, ten indywidualizm, może przez humanizm również. I myślę też, że kwestia tu jest sceptycyzmu również Montania, który gdzieś tam też... Myślę, że te spory już kontrreformacji, z reformacji dały pewną płaszczyznę, bym powiedział, na której Karcezjusz może zaistnieć, tak bym powiedział. Nie bezpośrednio sam Luther, ale już ta atmosfera walki obozów katolickiego i protestanckiego i to, że właściwie nie wiadomo w co wierzyć i to zacznijmy od podstaw, jakby mówi Karcezjusz i myślę, że bez tego nie da się zrozumieć też jego filozofii i właśnie, myślę, ale rzeczywiście ja się zgadzam, dla filozofii jest to często faux pas.
mamy, filozofowie mają mawiać tylko samych wielkich filozofów, ale jeżeli historyk chce być blisko, myślę, bo myślę, że jest taki trochę strach, nie wiem, że się będzie przemycać jakieś treści doktrynalne czy nie filozoficzne, myślę, że to nie o to chodzi. Chodzi raczej o pokazanie pewnego kontekstu i przepływu idei. To myślę, że tu filozof się nie może bać jakikolwiek źródeł, żeby to zrozumieć. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, udostępniajcie.